O tym, że Mickiewicz wielkim poetą był, powtarza niemal każdy, choć akurat ów cytat z gombrowiczowskiej Ferdy Durkę dotyczył Słowackiego. O tym, że raz umknął przed wczesnej śmierci, o czym sam opowiada w inwokacji do pana Tadeusza, też wiedzą prawie wszyscy. Jak twierdzą biografowie, jako mały chłopiec wypadł z okna i po poważnym uderzeniu w głowę stracił przytomność. Ale że zmarł nagle, mając zaledwie 57 lat i to w dość tajemniczych okolicznościach, wiedzą jedynie niektórzy. Warto o tym przypomnieć, zwłaszcza, że 26 listopada minęła właśnie 166. rocznica jego śmierci. Próbując dociec prawdy, niczym w klasycznym kryminale, należałoby poszukać motywu, a co z tym idzie, ustalić, komu mogło na niej zależeć. Tu już sprawa przestaje być prosta, spróbujmy jednak trzymać się faktów. Adam Mickiewicz w ostatnich dwóch dekadach swego życia zaangażował się w działalność polityczną i społeczną. W latach 30. osiedlił się w Paryżu. Tam ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał 6 dzieci. Tam też nawiązał współpracę z polską emigracją i włączył się w jej działalność, pisząc artykuły i pisma publicystyczne. W latach 1839-40 wykładał literaturę łacińską w Lozannie, później objął katedrę języków słowiańskich w Collège de France, zaś w latach 1841-44 był prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu. Nie bez znaczenia była w tym okresie fascynacja poglądami Andrzeja Towiańskiego, a później, nawet po ich odrzuceniu, osobiste przekonanie o własnej odpowiedzialności za losy Polski. W 1844 roku władze francuskie zawiesiły wykłady Mickiewicza z uwagi na ich polityczną wymowę i głoszenie radykalnych poglądów społecznych. Poeta wiązał duże nadzieje na odrodzenie Polski przy udziale Napoleona III. Restauracja II Cesarstwa Francuskiego dawała nadzieję na otwarty konflikt z Rosją, a przy tym ponowne podniesienie sprawy Polski na forum europejskim. W okresie Wiosny Ludów utworzył we Włoszech Legion Polski, a po powrocie do Paryża został współzałożycielem pisma Trybuna Ludów, które jednak po interwencji ambasady rosyjskiej zostało zamknięte, zaś Mickiewicza poddano nadzorowi policyjnemu. W 1853 roku wybuchła wojna krymska, w której Wielka Brytania, Francja i Królestwo Sardynii stanęły u boku Turcji przeciw carskiej Rosji. Konflikt ten obudził nadzieję w obozie skupionym wokół księcia Adama Czartoryskiego. W tym czasie był to jedyny polski polityk, z którym zachodnie rządy skłonne były rozmawiać. Sam wieszcz Adam prawdopodobnie doszedł do wniosku, iż z realnie działających sił na emigracji jedynie książę Czartoryski miał realną szansę coś zdziałać. Jesienią 1853 roku generał Józef Wysocki z Lewicowego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego oraz Władysław Zamoyski, siostrzeniec księcia Adama, spotkali się u Mickiewicza, aby omówić sprawę utworzenia Legionu Polskiego w Turcji. Autorytet poety miał pogodzić skłóconych wcześniej działaczy emigracyjnych. Mimo zabiegów pojednanie nie doszło do skutku. Wysocki wyjechał do Stambułu samodzielnie, by organizować tam legiony, jednak brak pieniędzy i wsparcia dyplomatycznego okazał się dla niego przeszkodą nie do przezwyciężenia. W tym czasie Zamoyski uzyskał zgodę Turków na sformowanie drugiego pułku osmańskich kozaków pod dowództwem Sadyka Paszy, a właściwie Michała Czajkowskiego, skłóconego z Zamoyskim weterana powstania listopadowego, który w Turcji przeszedł na islam. We wrześniu 1855 po śmierci żony w Stambule pojawił się Mickiewicz, mający nadzieję utworzyć tam polskie oddziały, Legion Polski, a także złożony z Żydów Legion Żydowski, który mógłby stanąć do walki z carską Rosją. Niestety osobiste ambicje i animozje oraz odmienne wizje polityczne pogrzebały ów pomysł, zaś po zdobyciu Sewastopola wojna dogasała i polskie wojska nie były już nikomu potrzebne, a wręcz stawały się kłopotliwe. W wyprawie do Turcji towarzyszył Mickiewiczowi Henryk Służalski, stary wiarus i jego wielbiciel. Mieszkali skromnie, gdyż wieszcz z myślą o pozostawionych w Paryżu dzieciach oszczędzał. Nie służyła mu turecka kuchnia. Gdy poczuł się źle, przypisywano to dolegliwościom żołądkowym, a objawy zlekceważono. 25 listopada zjadł kurcze i popił połową butelki wina Bordeaux. W nocy pił herbatę z rumiankiem, a nad ranem wymiotował. Niemal błyskawicznie opadał z sił. Wezwany lekarz stwierdził atak cholery. Wieszcz zmarł około 9 wieczorem, nie będąc w stanie nawet się wyspowiadać. Diagnoza była dziwna, gdyż na tę zakaźną chorobę nie zapadł nikt z jego otoczenia. Pojawiło się podejrzenie o zatrucie arszenikiem, gdyż jego objawy są podobne do przebiegu cholery. Pozostaje faktem, że pogorszenie stanu zdrowia
poety nastąpiło nagle i niespodziewanie. W chwili śmierci Mickiewicz miał 57 lat. Wcześniej cieszył się dobrym samopoczuciem. Plotki o truciu rozdmuchano w okresie międzywojennym. Boj Żeleński, lekarz z wykształcenia, w swoich rozprawach wskazywał na Zamoyskiego. Endecy na Żydów, a inni upatrywali zleceniodawców wśród agentów carskiej ochrony. A może znalazł się ktoś niechętny Żydom, kto postanowił ratować dobre imię poety? Tak czy inaczej, przyczyna śmierci Adama Mickiewicza nadal pozostaje zagadką.